Hey, Canon Climb, Cora para terminar ja Gonado la partida. Lecimy, słuchajcie. Oj, lecimy. Jak dawaj, widzicie, skaczemy. Dzisiaj mamy niezwykle potężny skład prawdziwych bolerów. Co jest grane? Poczekaj, że w ogóle da się tak wysoko wyskoczyć? Ale zobacz, że my uniknęliśmy tego, to jest najlepsze. Słuchajcie, dzisiaj powracamy do was z odcinkiem, w którym dostajemy w łeb. Nie no, oczywiście, słuchajcie, najbardziej potężny skład stambergajowy na świecie. Wiedzą, ale ja jestem myszką. Tak, tak, ja mam, słuchajcie, klawiaturę, rączkę mam tutaj, a pograsz, a brat drugą rączkę, hej, jak ona to partia? A nie, zobacz, bo tu jest Oliver Kahn. Dobra, słuchajcie, Canon Climb, już dostaliśmy po głowie nie raz, nie dwa, dlatego myślę, że teraz, ej, zobacz. Bardzo szybko ci ludzie, tak, jakaś Litwina, noga. Tak, klasyfikado, to są prawdziwi może gracze, przynajmniej niektórzy, także dzisiaj, dlatego dzisiaj gramy sobie we dwójkę i zobaczymy, czy Girgis 99, czy nasz skład będzie najlepszym składem w Stumble Guys ever. Okej, Tilefall! Proszę tylko nie spaść na dół, ale za to proszę dobiec do mety! Święty Mikołaj już tu jest! Dobra, dobra, koleżko, nie wiem, co ty próbujesz zrobić, czy chciałeś tam wskoczyć? Ale to nam się nie uda wy... O! Tu udało nam się we dwójka, teraz zobacz tutaj! Ej, no dobra, szukamy. Dobra, ja ich spycham po prostu. Serio, słuchajcie, my jesteśmy takimi bolerami w Stumble Guys, że jak my tego nie wygramy, to po prostu, patrz. Dobra, skacz, skacz, skacz. Nie, chciałem go przytulić! Chciałem go przytulić! Nie udało się, ja chciałem ale przy... źle! Przy... Tuli, juli, kuli, zruli, no, buli, ale... siuli, tuli, mini, mini. Dobra, ale przytulę sobie. Patrz, przytuliłem kotka różowego. Nie, to jest nie, czerwona panda. Nie, to jest cheat, to jest cheatek. To jest czerwona panda. Nie, to jest cheatek. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, patrz, dobra. O, tak jest! Patrzmy na jego głowę i teraz ciak! Dobra, zobacz, lecimy sobie zagrać w kamień, papier, nożyce, a raczej... Kamień, kamień i kamień! Dobra, poczekaj, bo w drugą stronę musisz się obrócić, koleżko. Pyk, pyk, pyk i o, mamy super. To! Oliver Kahn się zakwalifikował. Litwina też jest dzisiaj Litwina z nami. P! Pozdrawiamy jest Litwinę P! No i dobrze, słuchajcie, wszyscy spadają, ale Oliver Kahn nie spada na dół i Święty Mikołaj również nie spada na dół. Dobra, dobra, Abera, co ty byś chciał teraz zagrać? Ja... O, tu jest. Ej, nowy dobra, tylko lasery są gorsze, kiedy gra tak, się razem. Tak, razem. Razem, bo wiecie, tylko o co lasery chodzi. Mogą być. Normalnie gorsze. Jak gracie, no to macie połączone ręce razem, no nie, jakby to instynktownie, słuchajcie. A tutaj patrzcie, co on mi robi. Co ty wyrabiasz, gościu? Dobra, słuchajcie, uratowaliśmy się na całe szczęście. Macie chyba nową sytuację, ponieważ jest prawdziwym bolerem. Dobra, przytulę sobie Świętego Mikołaja. Nie, nie wolno, nie wolno. Ale ja bym bo chciał, zaraz odpadniemy. Ale ja nie chcę rózgi dostać, wiesz? Ja nie chciałbym rózgi dostać. No te kajgas, tak, no te kajgas. Także słuchajcie, to jest ciężka gierka, lasery byłyby jeszcze cięższe, bo tutaj przynajmniej cały czas patrzysz w jednym kierunku, a na laserach trzeba się obracać. Ej, bomby, bomby. Nie, nie, ale nie w tą stronę. Ale wiesz, co by było ciężkie? Bomby. Bombardment! Aha, no to mogłoby być dość byłby trudne, ciężki, no. Dobra, ja sobie... Ojojojojoj! Nie, 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 nie! O, safe! Jaki safe! Ej, ale widziałeś? Gościu mnie wywalił. Litwina P pewnie mnie wywaliła. Ale, ej, to był strasznie mocny safe. Szambonurek Juli! Juli kulitoli sroli! Szambonurek! Ja, ja, dobra, mam twardy łeb. Łeb jak sklep! Ej, bardzo dobrze. Ej, właśnie, ale zobacz, że dużo ludzi to są chyba gracze, bo ty by przecież tyle nie przetrwały. No właśnie, nie, no Litwina P to może być gracz. Akurat. No, ale Stumble Guy to no, na pewno bot. Stumble Guy to może być Juli, bo ma szambonurka. Okej, okay, nie, ja nawet tak daleko. Ej, dobra, jesteśmy! Ej, wygraliśmy chyba. Ronda terminada. Tak jest! Macio Szeszek. Jagonadola partida. Korzystając z tego, że mamy tutaj profesjonalnego otwieracza skinów Jugandę Abolera. On trafił na Abolera. Nie masz Chris'ka. Nie mam Chris'ka. Nie mam też Roberto Carlose. Ej, nie masz go serio? Nie mam Roberto Carlose, za to mam, słuchajcie, jakiegoś złodziejaszka. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. No wypada jeszcze raz. Ja nie otwieram. To nie ja, słuchajcie, tutaj jest profesjonalista. Dajcie mi Chris'ko, Ronaldo. Dajcie Chris'ko. No nie, no tego gościa to już trafiłem chyba z 10. Tego masz? No nie, no, no tak, no mam z 10 to jeszcze raz. No to jeszcze raz wypada. Do trzech Jugand Afortunad sztuka. Common O'Mayor. Common O'Mayor. Common O'Mayor. No, ej, dawno co będzie? Było, no, no gościu, no nawet słuchajcie tego... tego to masz na... Yukon Sam. Yukon Sam, on ma świeczkę na głowie i ja mam nim grać?
Pivot Push to moje pierwsze i drugie imię, a trzeciego jeszcze nie mam, ale słuchajcie, lecimy a sobie ja oczywiście. A ja mam trzyczłonowe imię. Cik, dobra, dobra, słuchajcie, lecimy, zobacz. Nawet nie potrafię jego niku przeczytać, ale słuchajcie, lecimy. Pierwsza rundka oczywiście po naszej myśli sobie poszła tak jak miała. Gdzie? I teraz oczywiście Krok też... Chorowa, to jest jakiś nick ukraiński, no to może też być lecimy, słuchajcie, wyłącznie po wygraną. Ja zazwyczaj po tych barierkach nie śmigam, bo to jest ryzykowne, ale znamy co... Nie, kolego! Kolego, ja nigdy tędy nie szedłem. A, kolego! O, ej, mogę tak przejść? Jo! Tak się da? Ej, dobra, to jest genialne, to jest genialne. Tylko czy ja tu wskoczę teraz? Wskoczę! Co? Poczekaj, poczekaj. Nie mogę skoczyć, zobacz. Nie mogę, nie mogłem spać. Ej, dobra, ej, mega dziwne. Tak to... nie przeszedłem jeszcze. Ej, totalnie odkryliśmy chyba nowe przejście na pivot push! Takie... Ej, gościu był przed nami. To zobacz, jak szybko przed nami. Dobra, ja bym chciał kogoś... poprzytulać bym chciał. Koleżka, ja się przytulić. Się ja bym sobie zrobił jakiś trening. Jakiś trening, szybka pompa. Oj, musimy trenować Wysocki 8-9. W wolnej czasie, dobra. No, chciałem go przytulić, bo był tak ładnie. Lewka. No, nie udało się. Piłkarza! Mamy go! Dawaj go! Tak jest! Oj! Dobry gracz, więc słuchajcie. Dobry dribbling. Jeżeli, słuchajcie, Neymar się zakwalifikował, no to oczywiście Leo Messi też musi się zakwalifikować. Oj, to mamy epikomę. Bo grają w jednej drużynie. Ronda Terminada. Tak, mamy rondkę Terminada. Kto tutaj został? No jest nasz kolega z zespołu Neymar i to... Jest... Sabina. Sabina. Pozdrawiamy Sabinę, jeżeli ty ogląda, jeżeli nie, też ją pozdrawiamy. Spin go round. Kręcę się w kółko. Kręcę się w kółko. Zakręciło mi się w głowie, nic nie widzę, ale lecimy do przodu. Ja. Zawsze, ja go nadal patrzę. Zawsze, ej, a jaki ty masz napis, jak się startuje rozgrywka jakakolwiek, bo ja mam zawsze ja. O nie! Co jest grane? Gdzie są jakiekolwiek napisy? No, jak się zaczyna rozgrywka, był napis YA, czyli ja. A ty masz pewnie start, zobacz, jest, a ej! Start, no. Poczekaj, też mogę tak zrobić, tak jak mój kolega z drużyny. Dobra, już słuchajcie, nie będziemy świrować, ale zobacz, tutaj polecimy, prosto. Pyk, okej, i to chyba całkiem... Ej, dobrze to wyszło, ej, to no. Chyba całkiem nieźle wyszło, mogło być gorzej, mogło być lepiej, pyk, poczekamy sobie tutaj na kolesia, żeby go przytulić. Chciałem go przytulić, la vita los laseres! Ej, dobra, bo 8 osób tylko, troszeczkę sobie spadliśmy, lecimy teraz tutaj, jest, słuchajcie, no jadącił do nas Neymarito, chodź się przytulić, chodź się poprzytulać, gościu, pyk, o, jaki to jest bowler! Serio? Strasznie dobry gracz, słuchajcie, no aż się popłaczę. A ja strasznie płaczę. Dobra, ja się strasznie... Dobra, jest Sabina R. Jak Sabina R dołącza... No to klasyfikado. Nie mamy innego wyjścia, jak po prostu przejść dalej. Chyba dostaniemy kulą do kręgli po głowie. Nie, już dostaliśmy, mnie strasznie. Mnie już głowa boli, patrzcie. Mamy naszego kolegę i rywala zarazem. Widzisz, jest ja. Co ty masz napisane tutaj? No nie wiem, może mam start? Może masz napisane, jestem bolerem. Zobacz, pierwszy raz tu wszystko... Oj, dobre to było. Uratowane. Bardzo dobry unik, teraz trzeba unikać, słuchajcie. Ja sobie tak, słuchajcie, mamy przewagę nad rywalami. Mimo tego, że gramy we dwójkę, że oj! I uderzyła mnie kula, a niech mnie kule biją. Tak, nie, tam jest gość! Ej, właśnie, bo jak on wygra? Ej, szybko! No nie może tak być! Nie! Szybko! No nie! No nie może gość wygrać! Przecież nic go nie zatrzymało! Co jest grane? Dobra, vamos va la pięta, vamos va la playa. Legendario 1%. No i tak pewnie prędzej trafimy Legendario niż Luisa Bolera albo Cristiano Valdo. Ale oj, my mamy raro, epico o raro. A nie, zobacz, nawet go nie miałem. Crusader, tak, krzyżowiec, słuchajcie, ale oczywiście Elegir Candida. Jakkolwiek byśmy tego krzyżowca nie szanowali, i tak mu podziękujemy za współpracę. My nie chcemy, słuchajcie, z nim grać. My chcemy muchas gracias a ti. Tak, my chcemy Legendario. Legendario, ale będzie come on! Oj, come on, tak, ale fajny tak, marynarz fajnie. No przydałby się na bombardmenta, ale na przykład, wiecie, co by się przydało na soccer? Co by się przydało na soccer? Nie wiem. Neymarito! Luis Vole, Neymarito, Olivier Kahn i tak dalej. Skinów jest wiele, ale my nie trafimy żadnego z nich. Ej, tego gościa, na pewno nie masz, bo on jest giga rzadki. Winter Fancy, ej, naprawdę wygląda spoko, ale...
mamy lato, więc podziękujemy temu panu. Oj, oj, floor flip, kore para terminar, oj, i to jest dobra gierka. Podłoga, przekręcenie. To jest generalnie dobra gierka, bo mamy znowu Neymarito, tak jest. Dobra, słuchajcie, lecimy. Gramy chyba tutaj. Z Karoliną. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, już jakiś sobie gostek tam spadł, bardzo fajnie. My sobie polecimy tutaj. No i spróbujemy, słuchajcie, zrobić triki, których nas uczył wuja Sheriffito. Patrzcie, co się... Ej, no nie! Ale zrobiłeś trik! Ale w bambuko mnie zrobiłeś, stary, ale zaczynamy... zrobiłeś trik. Ej, ale dlaczego fajny się zaczyna od początku? To akurat jest, ej, dosyć to jest dziwne. No. To jest dziwne. Przecież mi by to wyszło na 100%, gdyby nie to, że zostałem strollowany, sprankowany. Dobra, teraz tego nie robię. Nie, 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 nie. Ponieważ jesteśmy, słuchajcie, w dosyć ciężkiej sytuacji, dosyć ciężkim położeniu. O, dobra, tutaj sobie poczekam. Niech oni wszyscy sobie pójdą. Pyk, są, cyk, są. I teraz lecimy tutaj. Pyk, pyk i mamy to! Tak jest! Patrz, kto jest pierwszy. Widzisz, kto jest pierwszy? A ja sobie poskaczę. A ja sobie skaczę. A ja sobie poskaczę na trampolince, bo też jestem piłkarzem. Ale kolego, super. Ja tego nie zrobiłem, no halo, ja jestem piłkarzem. Czasem też chcę się pobawić, czasem też potrzebuję trochę luzu i trampolina to jest na przykład jedno z ulubionych zajęć, które robię sobie między treningami. No i teraz tak, ja sobie postoję tutaj, robię... O, nie udało się! Dobra. Pyk, tykson, przytulimy sobie kogoś. Dużo osób, dużo. Oj, dużo ludzi, pan Pszczółka tutaj się zakwalifikował, więc my, słuchajcie, możemy sobie poczekać. Oj, powinniśmy też popatrzeć na... Tak, powinniśmy się zakwalifikować. Ale jest Szambo Nure! Orlena Lori! Tak! Klasifikado, klasifikado, McMillan C. No i dobrze, słuchajcie, w poprzedniej arence nie wyszło nam, zlekceważyliśmy przeciwnika. No czasem tak się zdarza, że nawet PSG sobie przegra z jakimś ogurasem. Karolina, także 33. My też przegraliśmy z jakimś ogurasem w poprzedniej, ale teraz to się nie powtórzy. Mamy dżunglową rolkę. Tak jest. Tak, moje imię to dżunglowa, no, a na nazwisko mam rolkę. Rolando, tak jest. Dobra, słuchajcie, no mamy tutaj Neymarito cały czas, więc on jest bardzo dobry. Ja generalnie, jako że jestem piłkarzem, to ja wolę sobie trawką przebiec. Ty, ale wiesz, że tu jest tylko... Pyk, 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 nie? Ej, pyk, pyk, pyk. Ej, nie mogę tego przeskoczyć, nie mogę tego przeskoczyć. Jako tylko że tylko 8 osób. Dobrze, poradzimy sobie, ale widzisz, no kamień mnie powstrzymał, no przegrałem z kamieniem w papier, kamień, nożyce. Dobra, tutaj jest o tyle ciężko, że znowu ten balans jest strasznie ważny, a jednak nie jest tak łatwo jak aby... Ej, i ty tak patrzysz z góry, jak sam grasz, to też jak lubisz patrzeć z góry? Nie, to patrzę jakoś tak. No tak, no wiadomo, no a tak z góry, co to jest za kamera? Gaga, gugu, gufia. No nie, no jest tragedia, ale radzę sobie. To jest bardziej challenge, słuchajcie, dla mnie, niż dla Abry zdecydowanie, ale patrzcie, no mamy to. Co tam? No bardzo fajna kamera, bardzo mi się podoba, wszystko widzę, ale patrzę, robię ciach. Ciach i blisko, słuchajcie, to jest mój dom. A dobra, mogę sobie też... Nie no, co jest grane? Ej, no nie no, słuchajcie, to jest niemożliwe. Poczekaj, a dobra, wejdę na ten kamień, zobacz, ciach, i wskoczę teraz tam. Pyk, 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 pyk! Uuu, ale wskoczyłeś! Tak jest, słuchajcie, patrzcie, dobra, możemy sobie popatrzeć na tych ludzików. Ale dużo osób leci. Ej, jest dużo ludzi. Mam nadzieję, że nasz przyjaciel z PS, że się zakwalifikuje. My jesteśmy oczywiście na pierwszym miejscu. Musi być, słuchajcie, trzymaj. Karolina będzie w finale. Jest. Słuchajcie, nasz ziomal serdeczny Neymar Junior! Karolina, ej, no dobrze. Dobrze to wygląda. Angaj 87. Szambonurek. Szambonurek? Może to nie Szambonurek Juli, ale podobne to jest. O, od dawno tego nie grałem. Ej, no, to ej, jest dobra, fajne. Dobra, robimy taką bezpieczną drogę, czy robimy drogę najszybszą? Nie, no, bezpieczną. Bezpieczną, dobra, to ja ci będę mówił, gdzie lecimy. Okej, możemy polecieć tędy, chociaż ja wolę lecieć środkiem. Teraz tak lewo, pyk, pyk, pyk. I normalnie to teraz polecimy sobie tutaj i prosto, bo normalnie byśmy polecieli sobie w lewo, ale tam jest troszeczkę niebezpiecznie. A da się wskoczyć na to? Nie wiem, stary, możemy spróbować. Ciach, oj, oj, oj. Oj, nie da się, ale... Będziemy na samym sta... Nie, poczekaj, dobra, lecimy. Nie, dobra, okej, okay, przeżyję. Dobra, robimy safe. Przeżyjemy to, na luzie. Tylko tak, pamiętaj, że to jest finał generalnie, no nie? Więc o tyle lipa, że jeżeli... No tak, tak, więc jeżeli ludzie się teraz nie wywalą, no to będziemy mieli lipkę, no cholipkę. Ale liczymy na to, że się potkną. O, i teraz ja lecę tymi platformami, bo wiem, że można też lecieć na lewo, ale my sobie lecimy na prawo i chyba znowu jesteśmy na prowadzeniu. Tak jest, dobra. Dobra, teraz sobie przeskoczymy tutaj na luzaczku, elegancko. Teraz robimy sobie ciach. No i dobra, pytanie tylko, w którą tubę... obok jest typo. W którą tubę... Środek, bo mamy wtedy możliwość, dobra, wiesz, manewrowania. Dobra, no właśnie też, nie patrzyłem na początku, gdzie jest to coś. Gdzie ty poleci, to wygrywa. Pyk, 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 pyk. Okej, po lewej stronie, On poleciał prawą. Okej, mamy to, słuchajcie, musimy, dobra, chyba poleciał za nami, także wydaje mi się, że mamy to. Ej, dobra, no, był stresik. Klasyfikator, ronda terminada i mimo tego, że teraz mieliśmy małego fejla, no bo musieliśmy sprawdzić mapę.
Jagonado, la partida! A, vamos a la tienda, Jugana Fortunada, komu dobrego? Słuchajcie, nie wiem ile już tych spinów otworzyłem w poszukiwaniu piłkarzy, a cały czas trafiam. Raro. Tylko to jest ten, jakiś słuchajcie, Shrek z bagiem. To był Swamp Yeti, czyli bagienne Yeti. Spoko, ale jednak nie spoko. Ja bym tutaj chciał naprawdę fajnego spina. O, był Krystek. No była Krystyna. Legendario? Nie. Come on. Bo tak to miałbyś 1% szans na legendę, nie? Duplikar! Raz mi się tylko to zdarzyło. Aspecto o komu no mejo. Żeby w tym spinie trafić legendę, więc Uganda, myślę, prostu, że moje szczęście pod względem tych spinów się już wykorzystało i jest jeszcze... Marito, jeden obok! No to jeszcze jeden. No nie, no słuchajcie, jesteśmy tak blisko. Jeszcze jeden wypada. Nie możemy teraz odpuścić. Uganda Fortunada w końcu się do nas uśmiechnie. Luis Boller zawsze był Messi. Jest znowu po... Dobra, słuchajcie, ewidentnie... Czego się nazywa? Nie, ale go miałem już na pewno. On się nazywa chyba Bjornsson Olaf. Bjornsson Olaf, no może kiedyś będzie piłkarzem, może nawet już jest, ale nie tym, którego chcemy. Dzięki wielkie za oglądanie, do końca pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo codziennie wlatują nowe odcinki i wpadać na TikToka, bo tam również codzienne nowe TikToki, więc jeżeli słuchajcie, chcecie mieć Vamos Valatiendę, no to zapraszam do obserwacji. Elo!